zwycięzcem drugiej greckiej dziesiątki. W jakim czasie? Nieoficjalnie jest to 35 minut i 38 sekund. Wielkie brawa dla Piotrka. Proszę Państwa, prosiłem Państwa o to, abyśmy utorowali drogę biegaczom za linią mety. Przechodzimy dalej. To jest naprawdę ważny moment po biegu. Zawodnicy muszą i widzimy już drugiego zawodnika, numer 299, Sylwester Szymański. Witamy na mecie. A zatem ta dwójka, która oderwała się gdzieś w okolicach 8 kilometra, niezagrożenie dobiegła na pierwszych dwóch pozycjach. Już słyszę oklaski, a zatem za momencik trzeci zawodnik. Zobaczymy, czy będzie to Łukasz Uldynowicz, czy Krzysztof Pokrzywiński. Numer 239 melduje się na trzecim miejscu. Numer 239, niestety nie mam jeszcze listy zawodników. Ale na pewno jak dostanę ten numer, powiem Państwu, kto był na miejscu trzecim. A miejsce na podium uzupełnił Kamil Bieniek z Polic, trzeci zawodnik. Mamy już na mecie czwartego. Nieszczęsne dla biegaczy miejsce, dla zawodników, bo to jest pierwsze poza podium. Prosimy pilnować pociechy, które przebiegają przez trasę. Zawodnicy są zmęczeni, nie do końca mogą widzieć, co się przed nimi dzieje. I w celu bezpieczeństwa prosimy, aby takich rzeczy nie robić. Jeszcze raz serdeczna prośba do wszystkich fotoreporterów prywatnych, wszystkich zawodników. Przesuńmy się dalej, zróbmy miejsce. Naprawdę teraz już są tak dobre zoomy w aparatach, że naprawdę każdy zrobi zdjęcie naprawdę wyraźne, stojąc troszeczkę dalej. Zaraz za momencik naprawdę zacznie się tutaj robić tłoczno. I Andrzej Utyk na miejscu piątym, najprawdopodobniej ze Szczecina. Wielkie brawa, witamy na mecie. Czas poniżej 38 minut, a zatem bardzo dobry wynik. Jak na tą trasę, która jest naprawdę wymagająca, techniczna. Mimo że nie ma zbyt wielu podbiegów, zbiegów, ale naprawdę jest to techniczna. Sporo zakrętów. Szutrowa nawierzchnia. A zatem naprawdę wielkie brawa, czasy świetne jak na te warunki. Numer 32 melduje się na linii zawodnik klubu Zamty Sztorp. I następny zawodnik numer 173. Witamy na linii mety. Czas cały czas poniżej 39 minut. Proszę Państwa, aby uzyskać wynik poniżej 40 minut, trzeba być z prędkością, z tempem 4 minuty na każdy kilometr. To dla tych z Państwa, którzy nie biegali, bądź biegają sobie amatorsko, nie chcą uczestniczyć w zawodach, to proszę sobie wyobrazić, naprawdę niezłe tempo, 4 minuty każdy kilometr. W takim tempie trzeba pokonywać bieg na 10 km, aby na mecie mieć wynik równy 40 minut. A my czekamy cały czas na następnych zawodników, a przede wszystkim czekamy również na pierwszą panią, która zamelduje się na mecie. Przypomnę, na pewnym odcinku trasy prowadziły dwie zawodniczki, numer 250 Kłaczyńska Danuta i 81 Klep Agnieszka. Teraz proszę przygotować się na nieustającą, nieustające brawa, ponieważ tych zawodników będzie już coraz częściej, coraz gęściej będą wpadali nam na linię mety. Świetne wyniki, coraz więcej zawodników na linii mety, a cały czas nie mamy jeszcze na zegarze 40 minut, a zatem perfekcyjnie przygotowani zawodnicy. I witamy na mecie pana Bogusława Kozioł. Czy jeszcze połamie 40 minut? Jeszcze do końca powalczymy o te 40 minut? Tak jest, jest zapas 8 sekund. Witamy na linii mety. Proszę Państwa, i jeden z naszych VIP-ów, Jerzy Skarżyński, zmierza właśnie do linii mety. Wielkie brawa! Nie tylko przyjechał to jako VIP, ale również jako uczestnik aktywny. I proszę, jaki fantastyczny wynik. 40 minut, 12 sekund na linii mety. Witamy Panie Jerzy. Tak jak mówiłem, teraz już coraz gęściej na linii mety. Jeszcze raz proszę tych wszystkich Państwa, którzy znajdują się za linią mety. Przechodzimy, odchodzimy, robimy miejsce zawodnikom
tak aby oni złapali trochę powietrza po tym trudnym dystansie. Ale czekaj, co musi... Ale poczekaj, poczekaj, co musi... Poczekaj, zaraz mam ambulans. A gdzie jesteście? Dzisiejszych zawodów, najszybszą trasę gryfickiej. Trudna trasa? Paulina Gaj z Jaworzyna. Pogoda. Trudna, no, dużo jest. Tak. Kolega tu startuje z Gorzowa, póki go nie widzę jeszcze. Ja jeszcze mam takich zawijasów, tak. Dużo zakrętów. Taka serpentyna. Wszystko może się wydarzyć. Ale mnie się wydaje, że w centrum powinni zrobić, prawda? Mieście. Zawodnikom, którzy przybywają do limity. Tutaj mają łatwiej, bo jakby nie trzeba dróg zamykać, tak dalej. Nie? Dokładnie, to jest prawda. Tutaj koszyki, które oddajemy krzyki pomiarowe. Tam jest też do drugiej strony powinna być woda, ale zawsze napić. Uda się sprawdzenie powiedzieć. I kolejni zawodnicy znajdują się na limity. Mamy jeszcze Paryna, mamy jeszcze Paryna. Dwie kolejne, które tam się które zupełnie podjął trzecie lepsze w Polsce. Tak jak ja mówię. Tak jak mówię, coraz większy, ja jeszcze raz gorąco proszę. I przechodzimy dalej wszystkim fotoreporterom. Proszę, aby zrobić miejsce za metę. Mamy drugą. Panią, która ma 250, pacjentka Danuta, pokaże się, jaka druga linia linii na tym czasie 44 i 50 sekund. A już chyba dwa zakręty wyłączy na mecie. Trzecia kobieta naszej rywalizacji. Niestety nie ma numeru startowego. Także mogę Państwu przybliżyć sylwetki tej biegaczki, ale podmiot. W kategorii oponkowych mamy także zapewnione. A my cały czas czekamy, cały czas dopingujemy kolejnych uczestników naszego biegu. Tak jak wspomniałem na samym początku, każdy, kto rywalizuje na trasie, jest już zwycięzcą naszej rywalizacji.
I proszę Państwa, drugi z naszych grupów, Paweł Czapiewski, rekordzista Polski na dystansie 800 metrów. Zamierzamy się na fantastycznym czasie 45-36. Rozmawiałem z Pawłem, zadowolony był, gdyby około 50 minut. Uda mu się to dzisiaj na trudnej trasie, bo to jest naprawdę dobrze. Paweł Czapiewski i historia będzie wchodzi. Wciąż aktualny rekordzista Polski na 800 metrów. Minuta 43-22. W takim czasie pokonał 800 metrów. Zdobył brązowy medal podczas mistrzostw świata w Edmonton. A także został położony mistrzem Europy od biegu na 800 metrów z biegna 2002 roku. Po fantastycznym finiszu dogonił Andrzej Kuczera. Wydawało się murowanego faworyta tego biegu. Zwłaszcza, że pewnie hiszpańska, którzy znają sylwetkę Pawła, widzę, że Paweł biegł w charakterystyczny sposób. Pierwsze okrążenie.